Biedronka, jestem łyżwiarką szybką i chciałabym Was wszystkich w tym trudnym czasie zachęcić do ćwiczenia w domu. Pokażę Wam dzisiaj kilka ćwiczeń, które wymyślił mój trener dla dzieci z mojego klubu, które wykonują ten trening w domu, świetnie się bawiąc. No to zaczynamy i przede wszystkim teraz zaczniemy sobie od rozgrzewki. Bardzo też będzie pomoc tutaj przydatna rodziców, którzy na przykład będą nam mierzyć czas, którzy nam pomogą. Rodzeństwo, które jest z nami w domu. Ja Wam pokażę film instruktażowy, a potem Wy w zależności od swojego wieku, od aktywności sportowej możecie dobrać sobie czas, jaki będziecie ćwiczyć. U nas dzieci ćwiczą 30 sekund rozgrzewkę i tutaj jest, wygląda tak. 30 sekund unosimy wysoko kolanka. Tak się rozgrzewamy. 30 sekund robimy przysiady. I tak nasza rozgrzewka wygląda przez 3 minuty. Możemy sobie położyć jakiś zegarek, stoper, który będzie nam odmierzał czas. Coś, co nam ułatwi to zadanie. Musimy się rozgrzać. Warto też sobie postawić może blisko butelkę wody, żeby się napić. Ubrać się dobrze należy. I tak wygląda nasza rozgrzewka. Powtarzamy, pamiętamy, unoszenie, wysokie kolan i przysiady. 30 sekund, 3 razy, rozgrzewka trwa 3 minuty. Następnie przechodzimy do ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenia to są bardzo proste ćwiczenia, które możemy zrobić. Wypady w przód ze zmianą nogi. I pamiętamy, że ćwiczymy tak 30 sekund. Staramy się zrobić te 9 ćwiczeń bez przerwy. I na końcu robimy sobie przerwę i możemy ten obwód powtórzyć parę razy. Po wypadach w przód wykonujemy wypady w bok. Możemy sobie ręce przenieść do przodu, żeby nam było łatwiej. I staramy się znowu 30 sekund ćwiczyć. Następnym ćwiczeniem są wypady w tył. Czyli analogicznie tak jak w przód, tylko wypady w tył i wracamy nóżką. Wypad w tył i wracamy nóżką. I tak ćwiczymy kolejne 30 sekund. Następnym ćwiczeniem jest podpór przodem. Warto przygotować sobie jakąś wcześniej matę, kocyk, cokolwiek, tu rodzice mogą zwrócić uwagę na to, żeby dzieciom nie załamywały się bioderka, tylko żeby trzymały je prosto. Czyli to jest prawidłowa pozycja, łopatki ściągnięte w dół, brzuch napięty, nie wyginamy, nie opadamy brzucha, nie trzymamy go za wysoko, jak deseczka taka równa, że z tyłu moglibyśmy sobie coś postawić. I tak znowu staramy się wytrzymać, no my 30 sekund, Wy ile dacie radę za pierwszym razem, potem możecie sobie w ciągu tej kwarantanny wydłużać oczywiście czas ćwiczeń, bo wiemy, że jeszcze trochę to przed nami tego czasu w domu. Następnym ćwiczeniem jest podpór bokiem, który wygląda tak, wysoko unosimy bioderka. Dla młodszych dzieci mamy wersję, że unosimy się na kolankach, wypychamy bioderka do przodu. I to jest kolejne ćwiczenie. Oczywiście po 30 sekundach zmieniamy sobie stronę, rączka na bioderko, wypychamy tu bioderko do góry, tu wszystko napięte, sprawdzamy i trzymamy sobie kolejne 30 sekund. Warto też przed treningiem wyznaczyć sobie czas, jaki ćwiczymy i trzymać się tego. Zawsze warto zacząć troszkę krócej, może to być 15 sekund dla dzieci młodszych i potem sobie wydłużamy te ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie, to nie jest to troszkę bardziej angażujące, to jest ćwiczenie przysiad, wyrzut nóżek w tył, powrót i wyskok do góry. Przysiad, wyrzut i wyskok do góry. I tak również ćwiczymy 30 sekund. Kolejnym, ostatnim ćwiczeniem, mocno angażującym, do którego będzie nam potrzebny jakiś taborecik, krzesełko, cokolwiek. To są wyskoki ze zmianą nogi. Każdy może sobie dobrać wysokość odpowiednią dla siebie. Możemy też spróbować wyżej, ale dzieci młodsze na pewno niżej. Kolejne 30 sekund. Jak ktoś nie ma takiego taborecika, nie ma nic w domu, może to samo wykonać. O, z takimi przeskokami. To jest
To jest, drodzy, 9 ćwiczeń. To jest jedna seria. Warto sobie powtórzyć taką serię przynajmniej 2 razy w pierwszym tygodniu. W drugim tygodniu możemy zwiększyć do 3 serii. Jeżeli będziecie ciekawi kolejnych ćwiczeń, to dajcie znać. Na pewno nagramy Wam fajne ćwiczenia, które uaktywnią Was troszkę w domu. Pozdrawiam.